Proces wymiany papierów w drukarce fiskalnej Poznań-Terman, seria HS. Podnosimy górną pokrywę odsłaniającą mechanizm drukujący. Pod pokrywą znajdują się dwie rolki papieru termicznego. Papier termiczny, jedna rolka dla klienta, drugi dla użytkownika urządzenia. Proces wymiany odbywa się w sposób następujący. Dwa elementy zabezpieczające papier są to te dwie dźwignie w kolorze niebieskim czy też czarnym. Podnosimy taką dźwignię do góry i papier możemy swobodnie wyjąć. Umieszczamy papier pod stoperem. Stoper jest to ten element wałka, który podaje papier do układu drukującego termicznego. Umieszczamy w gnieździe papier i wsuwamy go pod wałek drukujący. W bardzo łatwy sposób ona się nam tutaj wsuwa. Po wsunięciu wyciągamy troszeczkę papieru i ważne, dźwignię opuszczamy na dół, żeby papier był zablokowany. Po ciągnięciu sprawdzamy, czy dobrze papier jest zamontowany. Identyczny proces odbywa się przy wymianie papieru dla operatora. Tutaj mamy również wałek z papierem i też mamy dźwignię. Po podniesieniu tej dźwigni również element wałka nam się luzuje. Pod ten element wałka wkładamy papier, nakładamy go na rolkę zwijacza w taki sposób, żeby nam się ten papier nie zsuwał i umieszczamy go lekko w gnieździe. Następnie zamykamy pokrywę. W ten sposób po założeniu takiego papieru montujemy osłonę i proces wymiany zakończony.